quel cor perdesti. Thank you.
rodzina cię bardzo kochali i wszyscy jak rośniesz cię podziwiali. Dziś jesteś duża, mądra i piękna, a druhna w twoje włosy wianek ci śpiewa. Przy tobie mąż twój stoi dostojnie, niech Bóg was szczęściem obdarzy hojnie. Niech was obdarzy również w dostatki, miłość, pogodę i zdrowe dziadki. Niech w szczęściu płyną kolejne latka, tego wam życzy chrzestna matka. Pozwolicie to. Czytanie słowa Bożego. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała sobie Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Oto słowo Pańskie. I błogosławieństwo. Boże, dobry Ojcze nasz, pobłogosław te nasze dzieci, które złączyłeś w miłości. Niech będą dla świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże, Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze. Amen. Rodzice robią na czołach znak krzyża, obdarzają ojcowskim pocałunkiem. Można pokropić pobłogosławione i obecnych wokół święconą wodę. To niech mama może to zrobić. Kochane dzieci, niech wam Bóg błogosławi na nowej drodze życia. Krzyż na czole, krzyż i pocałunek ojcowski. No. A marczyny? Czoło, a marczyny to nie wiem. A ja marczyny. Niech wam Bóg błogosławi. Jeszcze jakieś już zdjęcie? Tak, chodzimy.